Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymson. Co mi spaszło robić? Jaką mi bombę wysadzi? Dobrze, dzisiaj widzowie jesteśmy na Palionowie, a dokładnie na Bikini Dolnym obok naszego, prawda, cudownego domu. Jest ze mną SpongeBob. Ja jestem. Jest ze mną Milki. Witam was serdecznie. Ja jestem. Dzisiaj mamy niesamowity teleturniej. Jedzenie chcesz? Ja mam troszkę, chcesz? Masz? Ja też chcę. Macie, rzucę wam. Jedźcie. Oto chleb. Oto tosty. Dobra, tłumaczę wam zasadę. Mamy dwie dziury. Dzisiaj musicie wybrać odpowiednią dziurę. Robicie to na zmianę. Ile rund będzie, to się zobaczy. Ile to, że tak powiem, nam wyjdzie. I teraz tak. W każdej dziurze może być albo coś dobrego, albo coś złego. W sensie nigdy nie będzie czegoś takiego, żeby były dwie złe rzeczy albo dwie dobre rzeczy. Zawsze będzie jedna zła, druga będzie dobra. Nigdy nie wiadomo, w której dziurze, że tak powiem, to będzie. Nie, właśnie nie zawsze. To jest tylko tak, umownie są niebieski, ten zielony, czerwony, ale nie mówi, że to jest złe, to jest dobre. I teraz tak, załóżmy taką sytuację, że SpongeBob będzie wybierał. I w pierwszej rundzie trafi, w drugiej rundzie trafi, w trzeciej rundzie trafi. W czwartej rundzie ja mu powiem, że może wybierać i wybierze źle. Jeżeli wpadnie do lawy, traci wszystko, co dotychczas zdobył. Ważne jest to, że możecie odmówić skoku. Czyli jeżeli czujecie, że na przykład możecie źle wybrać, nie chcecie ryzykować, bo macie na przykład już fajne itemy wygrane, to możecie powiedzieć, że nie chcecie skakać. Wtedy mówicie, którego boksa wybralibyście, jakbyście już mieli wybierać. No i ja wam pokazuję, co straciliście, albo przed czym się uchroniliście. Rozumiecie? Rozumiecie, dobra. W takim razie teraz bardzo ważne pytanie. Kto chce pierwszy? Ja myślę, że SpongeBob jest. Ile masz chlebków? 15. Ile masz chlebków? Ja mam 11, idziesz pierwsza. No dobra, no to Emilia, wchodzisz tam do tego czarnego boksa, tam nie widzisz, kliknijcie sobie tam w łóżko ogólnie oboje, nie wiem, czy kliknąłeś SpongeBob. Wow, nie widziałem tego. Kliknąłeś sobie, dobra, no to w takim razie ja w tym momencie schodzę sobie tutaj na dół, żeby rozłożyć wszystko, co tutaj ma być. Czyli tak, do tej dziury rzucimy może, tak na rozgrzewkę rzucimy to, no jest spoko. I w drugim damy to, dobra, uwaga. Uwaga, dobra, Emilia, możesz tu przyjść i możesz wybierać, który boks chcesz wybrać w tym momencie. Okej, okay, dobrze. Tu możesz stać, z tej strony. Ja będę z tej strony sobie stał zawsze. Ty... Czekaj, muszę powąchać. Nie ma... Okay. Bo wącha nic nie da. Ogólnie, jeżeli już zdecydujesz się, to po prostu staj na którymś. I tyle. Ja ci otworzę te pod nogami. Decydujesz się na ten? Dobra, no. Jesteś pewna? Nie. Możesz zmienić jeszcze. Dobra, jestem pewna. Naprawdę? Tak, jestem pewna. No dobra. Ale czerwone to zawsze złe przecież. Nie wiem, ja właśnie myślę o to, że... Okej, okay, to jest złe czy dobre? No to jest dobre, bo nie zginęłaś, nie? Wygrałaś póki co rozdymę, w drugim była lawa oczywiście. O kurde. Ponieważ tak jak powiedziałem, zawsze będzie lawa. Zawsze będzie coś, co was zabije, czyli po prostu lawa jest najlepsza. W pierwszym była lawa, no dobrze, wygrałaś pozytywnie. Ogólnie to jest rozgrzewkowa taka runda, dlatego też takie słabe rzeczy dałem, żebyście po prostu zrozumieli, o co chodzi. Teraz SpongeBob, jesteś na środku, siedzisz tam, ta? Dobra, no to ja teraz w takim razie rozdaję kolejne rzeczy. Dobra, no to w takim razie mam pewien pomysł. Więc schodzimy sobie niżej i uwaga, dajmy może teraz tak, okej, i tak, teraz dajmy, dobra. Dobra, SpongeBob, jest wszystko gotowe, możesz przyjść. Już? Możesz wybierać boksa, tak. Jak to jest takie stresujące, się tak stresuje to wszystko. A gdzie się staje? Stajesz tu, w tym miejscu i decydujesz, którego boksa chcesz, nie? Po prostu staj na którymś, na który chcesz, ja ci otworzę. Napisała na tablicy, SOS, to jest SpongeBob. Tu? SpongeBob. Na pewno czerwony? Przecież mówiłeś, że czerwony jest negatywny. Dobra! Ona miała dobry! Okej, mamy rozgrzewkową rundę za sobą. Oboje wygraliście. Oboje wygraliście syf. To oznacza, że nam dobrze pójdzie. Tak, to jest po prostu rozgrzewkowa, żebyście oboje zrozumieli, o co chodzi, jakie decyzje trzeba podejmować. I tyle, teraz zaczynamy porządną rozgrywkę. Milki idzie do środka, dobra. Jestem, uwaga, w tym momencie zaczynają się porządne itemy się w tym momencie zaczynają. Więc tak, ja zarzucę może teraz niech będzie to. Dobrze, w takim razie zapraszam, tak. Okej, dobra. Intuicja. W sumie to ja sam nie wiem. Nie, był czerwony, ja strzelam, że tutaj... Dalej czerwony, wiesz? Czekaj. Tak, chyba czerwony, no. Ja myślę, że teraz, że ty pomyślałeś, że ja pójdę do zielonego, ja idę do czerwonego, więc tutaj będzie dobry item. Dobrze. O kurde.
Wow, jest, wygrałeś za to, ale patrzcie co to, widzicie jak to widać? To widać, gdzie jest lawa w ogóle, bo się świeci. No właśnie, no właśnie. Trzeba pójść spać, musimy iść w dzień. No, chodźcie spać, chcesz spać, żeby... Tak, idziemy, my idziemy szybko spać. Tu. Idź, a ty też tam, tu. Aha, dobra. Tam. Każdy mi na stronę. Idziemy spać, dobra. Dobrze, a więc mamy drugą rundę, w sensie taką już w sumie czwartą, ale teraz Spongebob będzie wybierać, więc tak, ja schodzę na dół i teraz wybieramy gdzie, co mamy dać, więc uwaga, damy tak. I w tym miejscu rzucimy. No, to będzie ciekawe, to będzie ciekawe. Więc zobaczymy, zobaczymy jak teraz będzie sytuacja. Dobrze, Spongebob, zapraszam. Już. Tu. Tu wybierasz? Tu wybieram. A ty odłożyłeś wszystkie swoje rzeczy? Znaczy mam chlebek i piasek. A na plecach nie masz łopaty? To jest ja mam u niego. A, okej, czyli to jest po prostu skraszowane coś w Minecraftie. Dobra, okej, ale to jest piasek, który wygrałeś, to bierz go. Tak, ja chciałem zostawić. Dobra, uwaga, uwaga. A chlebek... Nie bierzcie, no dobra, chleba nie wygrałeś. Dobra, okej, niech ci będzie. Uwaga! Oj. Au! Ha, nie umrę, nie umrę, nie umrę, ała! Nie ma szans, trzeba umrzeć, trzeba umrzeć. Dobrze, pierwsza osoba, która wpadła do lawy. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. W końcu coś, ja levelem się tutaj, że tak powiem, zasilę. Chcesz wiedzieć, co przegrałeś? Patrz. Co przegrałem? Otwórz sobie klapę, na dole złote jabłko. Złote jabłko było do wygrania. Złote, excuse me, on ma lepiej. No dobrze, ale ja miałem piasek. No właśnie, no to ty jeszcze coś możesz zrobić z tej rozdymki, on z piasku nic. Dobra, ustawiam znowu lawa i coś fajnego. Więc uwaga, teraz dam, dam coś takiego. Dobra. Zapraszam. Już? Zapraszam. Mogę tak? Tak, możesz. Dobra, teraz tak, czekaj, ja muszę po prostu wejść w twój umysł i to dobrze przemyśleć, więc tak, z racji tego, że ty pomyślałeś, że teraz znowu pójdę na ścisłej na zielone, to ja znowu idę do czerwonego. Dobrze, nie ma problemu. O kurde, dobra, bo jednak nie, dobra, nie, no to dobra, możesz decydować jeszcze, możesz zmieniać, jak chcesz. Pierwszy wybór najlepszy, jestem no dobrze. Tutaj, mogę ja zrzucić ją? Możesz zrzucić ją. Czekaj, dobra, no to... Let's go! Jeszcze koksa mam! Oh yeah! Ale szukaństwo! Teraz jest problem, bo teraz no już nie, tak ale, nie, ale wiem, przejrzała mnie. No przejrzałam cię, ale teraz następny nie mam do tego pojęcia już, z którym mam wybrać, to już jest wiesz, teraz za będzie, za teraz już będzie, że tak powiem, ryzyko, no dobra. Tak, będzie duże ryzyko. Więc uwaga, dobra, uwaga, w takim razie w tym momencie dajemy tak, tu. I tutaj dajemy. Ej, mam pytanie. No? Czy ja mogę na przykład, patrz, mam tutaj koksa, czy ja mogę go użyć wpadając na przykład nie, do lawy? Nie, można używać, tam po prostu musisz umrzeć z tym, co masz. Okay, dobrze, Spongebob, zapraszam. Spongebob. Już idę, biegnę. Wybieraj, który boks? Który byś wybrał? Ja, który by wybrał zielony. By wybrał. Zielony, a ty, który byś wybrała? Też zielony. Naprawdę? Tak okay. Nam zaufałeś? Tak. Co za chłop? Naprawdę? Nie chcesz tego zmienić? Nie chcę. No, rób jak musisz. Kurde, skubany. No. Ja nie wiem, ale jaką taktykę przyjął? Ty się spytał mnie, co wybrał. Przecież ja zawsze bym podał ten dobry, bo myślałem właśnie, że on na odwrót wybierze. Kurde, ale jest mnie ogrywać. Dobra, teraz Emilia. Okej, Emilia teraz. Dobra, no to w takim razie... tutaj dajmy może, chociaż nie, to nie. Dobra, tak. Stresuję się jeszcze bardziej niż wcześniej. Dobra, zapraszam. Okej, dobra, więc tak. Ale ja się tam stresuję, bo ja chciałbym, żebyś w końcu wpadła. Jednocześnie teraz wiem. Na 100%, że czekaj, dobra, to są dwie opcje. Albo teraz sobie pomyślałeś, że dobra, nie? No to masz 50-50 i tak. Albo teraz sobie myślisz, a dobra, teraz rękujemy i leci do czerwonego, więc dobra. Tu? No. Dobra. Kurde, mol! Jak łatwo! Ja nie wiem, jak to jak miałbym oszukać? Ja nie wiem właśnie, no czy jakbyś to mogła oszukać, no nie wiem. Podglądać możesz. No ale czym? Nie wiem czym podglądać, ale dobra. Kurczę, przyjrzałaś mnie znowu, no dobra. W takim razie Spongebob, teraz ty, twoja kolej. Ała, sorry, ała. Oszustka. Jestem oszustem, no po prostu mam taka fanfana. Już? Czekaj. Dobra, uwaga, już. Zapraszam. Który boks? Który byś wybrał? Ja ci nie powiem, który bym wybrał, bo to już będzie jakaś sugestia. Który byś wybrała? Nie wiem, czekaj, zaraz ci powiem, który bym wybrała.
Jest tak, da się tam? Tak, zielony bym wybrała. Nie wierzę w to, że on tu stoi znowu. Ja też tu nie wierzę. Nie, no dobra, żartuję, sprawdź, bo mnie czerwony, ale spoko. Wow! No nie, no wygrał złoto jawko, no to jest niesamowite, ty! Ja mam pewna teraz, że on pójdzie do tego drugiego, ja też tak spalił, myślałem właśnie, ale ja nie chciałem mu nic mówić, bo bałem się, że on znowu, wiesz, kurczę. No, no dobra, ale, bo nie wiem, jakąś taktykę ma się dziwną. Dobra, chowaj się tam, Emilia, i się teraz siebie dojadę na pewno siebie dojadę teraz, teraz to już nie ma szans. Postaraj się z chipsem, trzeba ją spalić. Ała. Ale ja mam taki mam mętlik, że tak to ujmę. Mętlik. No. No. Dobra, zapraszam. Ale nie ma nikomu mówienia, gdzie, co, kto by wybrał. Dobra. Po prostu zdecyduj. O kurde, nie wiem, dobra. Możesz odmówić, pamiętaj. Mogę odmówić. Możesz odmówić. Ajajaj, jak nie trudno, dobra. Tu? To jest ostatni raz, jak chcę. Nie odmawiasz? Ale to mogę. Nie odmawiam. Na pewno? No 100%, no. No dobrze. A nie moje chleby! Ta co, użyła totem nieśmiertelności! To przypadek. Oddaję wszystkie itemy. Oddaję wszystkie itemy po prostu. Masz. Ale oszustka! Ale ja nie wiedziałam, że ja go użyję, no. To przypadkowe użycie. Dobrze. Przypadek w pracy to był. Dobra, w końcu, udało się. A co to jest, straciłam? Netherite. Ej, serio, no co to jest w ogóle? Jakiś jeden netherite, no wiesz co? No co, jeden netherite to już jest dużo, to już możesz ulepszyć sobie losowe narzędzie na netherite'owe. To już jest super. Dobra, SpongeBob, idziesz znowu. Dobra, znaczy, czekaj tam, no muszę ci najpierw ustawić. A, sorry. Muszę ci najpierw ustawić, więc teraz zrobimy tak, okej, i dajemy to, dobra. Dobra. Już? Tak. Biegnę. Widzisz? Biegnę. Widzę. Dobra. Chcesz wiedzieć, który bym wybrał? No. No to ci nie powiem. Hej. No, musisz wybrać. Dobra, uwaga. Przeczucie gąbki. Przeczucie, no co? Intuicja gąbki. Co to no jest? Nie no, dobra. Trzeci raz w tym samym miejscu, zobaczymy. Co za wariaci, kurczę. Ty no musisz wejść, bo tak stałeś krzywo. A. Wygrałeś netherite. Okay. Zafarciarz. No, ty nie umiecik lepszy. Masz tutaj chleba. Tego nie zrobię. Nie wiem jak on to robi. Nie wiem jak on to robi, że on mnie tak ogrywa, nie? Odłożyłem 10, dostałem 26, jestem wygrany. Tak. Dobra, Emilia teraz, tak? Dobra, no to w takim razie dla Emilii tutaj damy... O, mam pomysł. Dobra. You spin me. Dobra, zapraszam. Ała. Gdzieś ty stała? Tu czuję, że źle wybierzesz. Czuję to. Czujesz to? Ej, a mogę chlebek jeden, żeby sobie zjeść ostatni posiłek. Ale tak zginiesz. A, no dobra, przed śmiercią, dobrze. Dobrze, proszę bardzo. Dzięki. Smacznego. Który wybierasz box? Okay. Bardzo ważne pytanie. Czwarta. To ja lecę tutaj też. Też lecisz tu? Tak. Zgapiła, jest sprawiedliwe. Jej, 30 diamentów! Ile? Jak to jest możliwe, że ty, kurczę, taktykę SpongeBoba zrobiłaś? No, taktyka no SpongeBoba. Nie, no niesamowite. Dobra, no to w takim razie SpongeBob teraz. Ja nie wiem, co on teraz zrobi w ogóle, to jest niesamowite. Dobra. Chodź, SpongeBob. Idę. I co teraz? Ja się pytam, co mam teraz zrobić. Czekaj, były 3 zielone z rzędu. Teoretycznie mógłby być pociąg. No, to co wybierasz? Czekaj, raz, dwa, trzy. Wcześniej był czerwony, teraz 3 zielone. Czerwony. Naprawdę? Tak. Nie jesteś pewien? Jestem pewien. Oj, spadło. Nie wiem jak on to robi, to jest niesamowite. Koksa mam! Kurde, ale no nie wiem, to jest tragedia jakaś, ty. Ja się nieźle wykosztuję na tym filmie. No dobra, w takim razie ostatnia runda w tym momencie. Dobrze, a więc mamy kolejny dzień, pora ustawić tutaj, że tak powiem, odpowiednią... Tak, czekam. Odpowiedni wybór, więc tak. Do jakiego boksa ostatnio wchodziłaś, Emilia? Do zielonego, okej. Dobra.
Dobra, ja lecę po bandzie teraz. Po bandzie lecisz? Tak, zapraszam. Nie wiem, czemu się spytałeś, do jakiego boksa wchodziłam wcześniej. Żeby cię zmylić. Wydaje mi się, kurde, nie, to jest... Co? Możesz odmówić, pamiętaj. Ale ja lubię ryzykować. Lubisz ryzykować, lubisz hazard. No dobrze, no to... Który wybierasz boks? No to ja wybieram... No szybciej wybieraj! No nie wiem, no kurde, no myślę, nie chcę stać mi 30 diamentów. Wiem, no że to... mogę odmówić, ale ja nie chcę odmawiać. No to możesz odmówić, no, przecież ja ci nie każę. Odmów, odmów, odmów. Dobra, no. Czerwony? Oui. Nie odmawiasz. Nie odmawiam, let's go lava. Nie no, to jest niesamowite, to jest kurde niesamowite! Dlaczego? Jak ty to robisz? Ja ci nie umiem przejrzeć. Jak mnie nie umiesz przejrzeć? Przecież wpadłem do tej damy chyba z dwa razy. No ale nie wiem, jakoś nie ten. Dobra, Smanjo, ostatnia runda twoja, idź tam do środka, co ty robisz? Widać cię. Nie patrzę. Na F5 siedzisz pewnie, dzwaniaku. Nie patrzę. Dobra, ja teraz daję tak, uwaga. F5? Wow! Dobrze, Smanjo, zapraszam. Który boks teraz? Możesz odmówić. Pamiętaj, że możesz odmówić. No, raz, dwa, trzy, raz. Pauza, niby. Co? Jak on ma jakąś taktykę w ogóle, że on raz, dwa, trzy, jakaś pauza, niby co? No, co on liczy coś i na patrzcie, były trzy zielone. No. Czerwony. I wychodzi na to, że już nie ma więcej kolorów, trzeba spauzować. No to nie wiem, pauzujesz? Nikt nie dał pauzy. Nie, no weź tu spacz, bo nie wstrzymał się, naprawdę? A będę tym słabiakiem, dam pauzę. Serio? No bo patrz, no to na trzy. No dobra, chcesz wiedzieć, co straciłeś? Raz, dwa, trzy, raz i pauza. Dobra, patrz, co straciłeś. Lawę. No to dobrze chyba. O, wy oszusty! Ej, co on zrobił? Ale co on zrobił w tym momencie? Jak on ograł w ogóle? Jak ograł w ogóle? Nic nie dało się go pokonać. Ale on wszystko trafiał. Ty trafił, no. Chociaż raz do lawy wpadłeś? Raz wpadłem na początku. No to jeszcze nic nie stracił. Wszystko ogrywał, miał jakąś taktykę dziwną, kurczę, na bloki licząc. Tak. I jeszcze na sam koniec już nie mógł, jakby było 100% szans na to, że zginie. On wybrał opcję, że rezygnuje i nie wskakuje. Niesamowity jesteś, Smanjo, naprawdę, masz jakąś intuicję Boga, naprawdę. No dobrze, nie wiem, intuicja go. Nie miał szczęście mnie zabić. To była tylko gra, pamiętaj. Dobrze, to było na tym w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro. Jak chcecie więcej tego typu odcinków, łapkę w górę. Elu!